pracujesz z nią, prawda? Przepraszam? Z kim pracuję? Jade Aldemir, Skorpionem. Boże, ona jest wspaniała. To z jej powodu przybyłam do Harranu. Przyjechałaś tu zobaczyć Jade? Wow, jesteś z nią po imieniu? To niesamowite. Umieram z zazdrości. Tak, miała brać udział w igrzyskach, wiesz? O, nie wiedziałem o tym. O tak, jest niesamowitą kickbokserką. Nazywali ją kobiecym odpowiednikiem Chang Li. To za jej sprawą zaczęłam trenować, wiesz? Chciałam być taka jak ona. A potem mój tata załatwił siostrze i mnie bilety na igrzyska w nagrodę za ukończenie szkoły. Przyjechałyśmy tu i moja siostra, stary, jak tylko zabrzmiały syreny, a żołnierze pojawili się na ulicach, chciałyśmy znaleźć jakąś kryjówkę, ale ona potknęła się i przewróciła. Nie zauważyłam tego od razu, po prostu biegłam dalej. A ona nie zawołała, bo zabrakło jej tchu. Kiedy się zorientowałam, że nie ma jej obok mnie, odwróciłam się i już ją dopadli. Nawet jej nie widziałam spod zgrai tych gryzoni. Od tego czasu bez przerwy się zastanawiam, jakby Skorpion zareagowała w takiej sytuacji. Ja starałam się być odważna. Jak ją znów zobaczysz, przekażesz jej pozdrowienia od największej fanki? Na pewno tak zrobię. Działają znacznie lepiej. Ciekawe, co się stało. Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę.
Proszę, weź mały prezent za fatygę. Kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Ale na pewno jest ich więcej. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Jade, zablokowali te drzwi od środka. Masz inny pomysł? Bawiłam się tu jako dzieciak. Na tyłach budynku było wejście do piwnic. Nie zaszkodzi spróbować. Zamknięte. Dobra. Niech to. Będziesz
będziesz musiał wejść tą samą drogą, co ja. Mam nadzieję, że w razie czego uda nam się znaleźć inne wyjście. Idź do nadbudówki na dachu. W szkole widziałem Tahira. Razem ze swoimi ludźmi wynosił z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Widziałem też, jak zabija jednego z cywilów.
Podły morderca. Muszę się zakraść do budynku. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś antyzyna. Dobra, Jade, jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Thank you.
ty kto do cholery jesteś? Chłopaki, ktoś tu jest! Wyłącz to cholerstwo! Zaraz zaczną tu ściągać przemieńcy! Mamy tu kogoś, kogo tu nie powinno być! Znaleźć go i zabić!
Jade, nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Come on.
Robi. Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Boż ty, w życiu. To jest plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję. Idź już. Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie Antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Teraz musimy się stąd zwijać, zanim wróci Tahir. Mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy Antyzyny. I pogadamy. Tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj. Dam materiały wybuchowe Saidowi, a ty pomów z Rahimem. Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. Ugh!
ze wszystkich dzielnic. Wyluzuj! Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. Rozmawiałem z Jade. Zaniesie materiały wybuchowe Saidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. Jane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan! I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Doktorze, masz chwilę? O, Kane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co?
Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta, a także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuję ją zbadać jeszcze świeżo. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma. Dzięki. Mogę jakoś pomóc?